Drodzy bracia i siostry, zawsze Ewangelia w swojej treści odnosi się do naszego życia, chociaż może nie od razu to na pierwszy rzut oka wychwycimy. Może nieraz jakiś fragment Ewangelii nam się zdaje, że to jest jakieś bujanie w obłokach, ale zawsze da się go prosto sprowadzić do problemów naszego człowieczeństwa, naszej egzystencji. No a dzisiaj to nawet bez żadnych problemów, bo jest to temat numer jeden chyba wśród ludzi, to jest troska o przyszłość. Ile zarabiasz, w jakim funduszu emerytalnym jesteś, a czy chcesz zmieniać pracę, a czy się przeprowadzasz, czy zmieniasz mieszkanie. To są codzienne Polaków i nie tylko Polaków rozmowy i Pan Bóg w to wkracza z dość szokującą tezą, którą wypowiada już w króciutkim dzisiejszym czytaniu księgi proroka Izajasza. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Takie zapewnienie Pana Boga, takie konkretne, a to, z czym ludzie do nas przychodzą, do księży w tych rozmowach, proszę księdza, wcale nie doświadczam Pana Boga, wcale nie widzę Jego opieki, źle mi się dzieje, to narzekanie, o którym często wspominamy, jest dość powszechne. I Ewangelia jeszcze na inny sposób nam udowadnia. Chrystus mówi właśnie o tym. Popatrzcie na ptaki, popatrzcie na rośliny, jakie są piękne, śliczne. Wy jesteście ważniejsi od wróbli, wy jesteście ważniejsi od ptaków. No słuchamy, głową kiwamy, mówimy o to słowo Pańskie, ale nie czujemy tego, bo kłopotów jest sporo. Niektórzy mają wielkie. Może ktoś tu obecny w kościele ma w kieszeni diagnozę swojej choroby nowotworową. Może ktoś właśnie wczoraj dowiedział się o czyjejś śmierci i taki ból wielki. A tu Pan Bóg nam mówi, wy jesteście dla mnie tacy ważni. Chociaż jedno Panu Bogu musimy przyznać, że z tą troską o wróble to się sprawdza. Bo Państwo przyznacie, że chyba nigdy w Warszawie nie wiedzieliśmy, żeby jakieś stado wróbli padło z głodu. Kurczę, latają i latają. Jedną wojnę przelatały, drugą wojnę przelatały. W zasadzie nie wiadomo, gdzie mieszkają, ale gdzieś mieszkają, bo widać przecież jesienią, Państwo widzicie, całe niebo się robi czarno od tych jakichś tam kruków, czy wron, czy gawronów, które lecą na wysypiska śmieci. I na tych wysypiskach coś zjedzą, zadowolone wracają, śpią przy kominach ciepłych. Zgadza się. Kwiaty są piękne. Przychodzimy do świętej Anny, bardzo często mamy pięknie ułożone przez siostry róże. I tyle razy, żeśmy w życiu te róże widzieli, a wchodzimy do kościoła, bo Boże, jakie piękne róże. A one pójdą do śmieci przed piątkiem, żeby następne ułożyć na następną niedzielę. To się Panu Bogu sprawdza. Wiosna znowu zgodnie z harmonogramem przyjechała. Może troszeczkę później, ale w wolne dni, długi weekend jedziemy do Powsina, jedziemy do Łazienek, jedziemy do Wilanowa i zachwycamy się klombami, kwiatami, bratkami. Naprawdę my jesteśmy dla Pana Boga ważniejsi niż te różyczki, które tutaj stoją? One są tak śliczne i tak piękne, chociaż żadna nie ma swojej prywatnej wizażystki, ani w gabinecie kosmetycznym nie była, tylko ręce kochanych sióstr takie poustawiały. A temat poważniejszy? A Chiny? 60 tysięcy. A Birma? Panie Boże, my naprawdę jesteśmy dla Ciebie ważniejsi od wróbli? Drodzy bracia i siostry, temat cierpienia, temat Birmy, temat Chin, to jest ogromny temat. Ktoś tylko zauważył celnie, gdyby Chiny i cały świat nie wydawały miliardy na łodzie atomowe, już by się budowały domy dla tych Chińczyków. A w ogóle by się nie zburzyły, bo te poprzednie byłyby tak zbudowane, a wykrywalność trzęsień ziemi na pewno byłaby wyższa. To, co było tsunami, 250 tysięcy ludzi. Ludzie byli ostrzegani w tamtych rejonach. Nie budujcie tu hoteli. Chcieli pobudować. My bardzo często Panu Bogu przypisujemy winę za różne tragiczne wydarzenia, a to niekoniecznie jest tak. Przyjrzyjmy się temu problemowi. Jak to mówimy w naszym polskim przysłowiu i powiedzeniu, diabeł leży w szczegółach, ale Pan Bóg też nieraz leży w szczegółach, chociaż w zasadniczych szczegółach. Pamiętacie na filmie Wabank, jak Quinto mówił do Duńczyka, patrz Duńczyk, taka mała szajpka i blokuje cały system alarmowy. Takie jedno słówko w Biblii, taka jedna mała Boża szajpka w teologii i blokuje całe chrześcijaństwo. Co mam na myśli? Ano to słowo, które musimy dzisiaj zauważyć, choć mogło ono przebrzmieć tak w potoku innych słów. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dane. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże. Kochani, jeśli ktoś postawi zarzut, gdzie ta Boża opieka?
Gdzie ta Boża opieka nad nami? To tylko czas odpowiedzieć pytaniem, czy ty się starasz naprzód o Królestwo Boże? Bo Pan Bóg tym ludziom gwarantuje swoją opiekę. Tym, którzy się nie starają o Królestwo Boże, nie gwarantuje swojej polisy ubezpieczeniowej. I tu jest pytanie, do czego jest Kościół, czego chce od nas Bóg, gdzie On nas prowadzi. Jedno z największych nieporozumień to jest właśnie to, ja to już do znudzenia powtarzam na tych wszach o 15, że ludziom się wydaje, że Pan Bóg jest po to, żeby nam tutaj ustawić życie zgodne w rodzinie, w małżeństwie, skończone studia, zdrowie, chleb na stole, poczucie bezpieczeństwa i od tego jest Pan Bóg. A kto ci to powiedział? Pan Bóg ma cel taki, doprowadzić nas właśnie do Królestwa Bożego. I wszystko będzie robił, i wszystko będzie tak ustawiał, żebyśmy Królestwo Boże osiągnęli. Co może niekiedy wejść w ostry konflikt z naszymi pragnieniami i marzeniami ludzkimi. Tym, którzy wybierają Boga za Pana, niczego nie brakuje. Ciągle mam przed oczami, a raczej przed uszami, krzyk błogosławionej Elżbiety z Dijon, 26-letniej karmelitanki, która była w zgromadzeniu klauzurowym. Była chora bodajże na nowotwór układu trawiennego, więc Państwo wiecie, jakie to jest strasznie ciężka choroba. I ona za tą klauzurą, chorując na raka, będąc w kaplicy, mówiła: Panie Boże, przestań mi dawać już to szczęście. Panie Boże, uspokój się, bo już nie mam gdzie tego pomieścić. No, wyluzuj trochę, bo mi serce pęka ze szczęścia. To tak Pan Bóg spełnia swoją obietnicę wobec tych, którzy Jego stawiają za Pana. Jak postawisz w swoim życiu Boga za Pana, to ta gwarancja zacznie działać. Niczego ci nie zabraknie. Będziesz piękniejsza niż cały bukiet róż. I tu jest ta, przepraszam, jeszcze raz powtórzę, szajpka. Czy my wybieramy Pana Boga za Pana? Nawet chodzimy do kościoła. Nawet ja ksiądz się często pytam siebie, czy ja Pana Boga wybrałem za Pana? Czy On jest moim Panem? Czy gdyby dzisiaj anioł ci powiedział we śnie, twoje studia prowadzą cię, oddalają cię od Boga, czy jutro jesteś w dekanacie i wycofujesz papiery? Czy gdyby dzisiaj ci anioł powiedział, że twój ukochany chłopak, twoja ukochana dziewczyna, jeśli zostaniecie we dwoje, to pójdziecie prosto do piekła, czy jutro zrywacie ze sobą? My próbujemy negocjacji. Panie Boże, usiądźmy do stołu negocjacji, zaraz, nie tak ostro, nie tak nerwowo, Panie Boże. Podyskutujmy na ten temat. No ale tak jest, ja to często Państwu mówię i to jest Kościół Akademicki i będę to przypominał, że nieraz przychodzi dziewczyna, mówi: prosięca, ale szczęście, mam chłopaka, jest, jest. Dyscyplina dodatkowa, ale trafiony. Ej, i przy okazji, proszę księdza, jeszcze jedna sprawa, proszę o spowiedź. Mam chłopaka, ale tak, proszę o spowiedź. Ale mam, proszę księdza, jest. Za tydzień też pewnie poproszę o spowiedź. Kto tu jest Panem? Kto tu jest Panem? Chłopak czy Bóg? Drodzy bracia i siostry, planujemy wakacje, planujecie wakacje. Analizujecie, gdzie jechać, gdzie wyjechać, jakie warunki, jaka cena, czy jest basen, czy są schroniska. Ja nie mówię, że nikt, ale gwoli przypomnienia. Kto z Was bierze pod uwagę odległość miejsca zakwaterowania od kościoła? Ilu ludzi przyjeżdża na miejsce i mówi: o wszystkim pomyślałem, czy tu gdzieś jest jakiś kościół? Muszę się zapytać tego miejscowego. Często to jest najmniej ważne. Prysznic, telewizor w pokoju, satelitarna ta, czy miejsce na grillowanie jest, czy kajaki można wynająć. Czy ktoś nie zaczyna od tego, czy tam jest kościół w ogóle? Do tego kraju, gdzie jadę, na tych Gran Canarach, jeśli ktoś z Państwa jest takim szczęściarzem. Ja się troszczę i o to niektórzy mówią. Kochani, oczywiście, że my w naszym życiu się musimy troszczyć i o pieniądze, i o studia, ale dzisiaj pierwsze zdania Ewangelii Świętego Mateusza rozbijają nam nadzieję, że można mieć tak kilku panów ze wskazaniem na Boga. To tak jak w boksie jest. Remis ze wskazaniem na jednego. Nie, Pismo Święte mówi, nikt nie może dwom Panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie ma. Proszę Państwa, mamy wiele obiektów zainteresowań. Praca, wypoczynek, kontakty z rodziną, hobby, jakieś tam zobowiązania. Ale Pana masz jednego. Albo kasa, albo seks, albo kariera, albo twoje ja, albo Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Nie ma tu podziału. I dlatego są sytuacje krytyczne,
Są sytuacje krytyczne, które Pan Bóg nas sprawia, żebyśmy się sobie to uświadomili. Żebyśmy sobie to uświadomili, kto jest Twoim Panem Bogiem. Nikt nie może dwom Panom służyć. Pan jest jeden i cel jest jeden w naszym życiu. Niektórzy, powtarzam, próbują robić karkołomną teologię, żeby tak na wszelki wypadek, mając panów różnych świeckich, jeszcze temu Panu Bogu no tam jakąś świeczkę dać, czy ogarek, żeby na wszelki wypadek, a nuż się okaże, że on jest, to kiedyś Jan Stanisławski w jednym z kabaretów powiedział, jeśli, co daj Boże, Boga nie ma, to chwała Bogu. Ale jeśli, nie daj Boże, Bóg jest, to niech nas ręka boska broni. Na wszelki wypadek, to ja jeszcze cały tydzień ladam, zabiegam, ale na wszelki wypadek w niedzielę pójdę do kościoła. Jakby się okazało, że on jest, to będę miał podkładkę na sąd ostateczny. Drodzy bracia i siostry, nie mów, Bóg się mną nie opiekuje. Nie mów, Bóg nie opiekuje się moją rodziną. Bóg nie opiekuje się twoją prywatną drogą do swojego bożka. A to tym ci nigdy nie obiecał, że się będzie opiekował. Bóg się nie opiekuje właśnie twoim kultem chłopaka, kultem pieniądza, kultem studiów, kultem twojej rozwoju intelektualnego. Bóg ci obiecał, że jak się naprzód będzie starał o Królestwo Boże, a to wtedy ci da wszystko. Wtedy ci da wszystko. Bardzo często służymy naszym marzeniom, wyobrażeniom, które są dla nas często zgubą. My szybko sakralizujemy nasze plany i marzenia. Jeśli ja coś chcę, no taką szlachetną rzecz właśnie jak małżeństwo, czy skończenie studiów, czy mieć zdrowie, czy pojechać sobie na jakąś podróż piękną, to są dobre rzeczy, to na pewno Bóg też tego chce. A skąd my to wiemy? Jezus nam przypomina, szukajcie pierw królestwa, szukajcie życia, szukajcie mnie, a ono sobie mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Królestwo Boże, Królestwo Boga, do którego jesteśmy wezwani, to jest iść drogą Chrystusa, iść przez prawdę i osiągnąć życie. Droga, prawda, życie. Co to znaczy, że przyjmuje Chrystusa jako drogę? Jest mu się posłusznym. Ostatnio w długi weekend, ten poprzedni, chyba wszyscy z Państwa z zainteresowaniem słuchaliśmy meldunków z Zakopianki. Jaka sytuacja na Zakopiance? Przeciętna prędkość 5 na godzinę. Ale najwięksi cwaniacy byli posłuszni Zakopiance. Zakopianka powiedziała stop, wszyscy stanęli. W ogóle my jesteśmy posłuszni drodze, jak jedziemy samochodem. Samochód mówi skręcaj, skręcamy. Najbardziej pyszny człowiek nie powie, a co tam będę skręcał? Pojadę sobie prosto. Nie, nie, przepaści się. Droga mówi pod górę, jedziemy pod górę. Droga mówi w dół, jedziemy w dół. Jesteś posłuszny drodze. A często jak próbujemy robić skrót, to wiemy, jak on się kończy. Jak słynne 160 jeździło krakowskim przedmieściem i nie jeden człowiek powiedział sobie, podskoczę sobie jeden przystaneczek stąd na Miodową, to wysiadał przed świętym Florianem na Pradze. Takie skróty się robiło często autobusem 160. I my też mamy takie skróty w życiu. Drodze trzeba być posłusznym. Jeśli jest dziura w drodze, wszyscy się zatrzymują. Jeśli jest zwężenie, wszyscy się zatrzymują. Jeśli jest korek, ludzie 6 godzin siedzieli w samochodach i najwięksi wściekali się, ale siedzieli. Nikt w przepaść nie pojechał. Nikt na skróty nie pojechał przez pole górala. Ja jestem drogą. Jeśli mnie przyjmujesz za drogę, musisz być posłuszny. Jak Bóg, Jezus skręca, to i ty skręcasz. Jak Jezus jest pod górę, to i ty idziesz pod górę. Ja jestem prawdą. Też Państwo często nieustannie mówię, sobie przypominam, żyć w prawdzie. Jakie to jest trudne. Boże, ile kłamstw. To dlatego jesteśmy nieszczęśliwi. My się nie znamy. My żyjemy ciągle w wyobrażeniach, kłamstwach i iluzjach. I to zarówno w życiu społecznym, mamy takie zbiorowe społeczne kłamstwa, jak i w życiu indywidualnym. Przykład.